dobry, w niedzielę rano. Fotel do zabrania. I już jesteśmy tutaj naprawdę graty w pełni, tylko niewiele rzeczy zostało. A w Mordorze tak szaro, buro i ponuro. No, intensywny dzisiaj dzień. Przewieźć trzeba gabaryt plus już drobiazgi zupełne. Dzisiaj jest niedziela, a jeszcze mamy poniedziałek, wtorek, środę rano, stąd ewakuacja. Pozdrawiam i oglądajcie. Razem firma przeprowadzkowa przyjechała po fotel. No. Wjechał. Lucjan, dziękuję za wózek. Przydaje się niesamowicie, jak widzisz. Co chwilę do czegoś. Normalnie. Mega. Nawet koszulę taką mam. Widzicie? Ona służyła mi najczęściej do sądu, do rozwodu. No i mam taką jedną torbę, drugą torbę. Trzy takie torby ogólnie, to jakby sumując moich rzeczy jest, że nie jest zbyt dużo. Niedziela rano, rozpalimy w kominku, bo jest deszczowo. Nie widziałem, nie wiem, czy widzieliście. Może tu wam pokażę. Pada deszcz. Przyjechaliśmy graty później. Wyładujemy te fotele i inne. Na razie tu. O, ile popiołku. Panie Popiołek! Tylko nie usiąść na lustro. Parasolkę masz tutaj. Kot śpi na masce przeciwgazowej. I rozpalamy. Wilgotno na dworze. A u nas cieplutko za chwilkę. Chociaż i tak jest ciepło. I w komentarzach ktoś pisał, że wilgoć. Ta wilgoć, co na szybach było, gdzieś pokazywałem w filmiku. Na szybach, to ona się od zewnątrz zbierała, nie? Od zewnątrz, bo wiecie, no wilgotne powietrze jest w lesie, czy gdzieś i tutaj było takie różnica temperatury, tam na dole, od zewnętrznej strony szyby była taka wilgoć normalna. O materacu też mówicie, piszecie, że niewentylowany jest póki co. No póki co tak, wiemy, że trzeba go na podwyższenie, żeby wilgoć była odprowadzana, więc to jeszcze chwila i tak zrobimy. Nie wszystko nie możemy naraz zrobić. Ściany gorące. No nie. Tu mamy płytę ognioodporną. Komin jest systemowy, czyli sam komin jeszcze za płytą jest zimny w zasadzie, bo jest pustak, bo w samym kominie z pustaka idzie wkład ceramiczny i on jest ciepły. Tak, czyli jest kilka warstw za nim cokolwiek. Podejrzewam, że przy bardzo mocnym paleniu to będzie chłodne. I tak, nie? Także tak to wygląda. Pokój syna, jakby, tak? Nic dodać, nic ująć. No, wszystko suche, podłogi suche. No, wilgoci tu raczej nie będzie. Z zewnątrz dom pomalowany jest trzykrotnie.
Trzeci raz już ja malowałem, widzieliście. Czy schody się rozeschną? Nie wiem. Jak będą symptomy jakieś tutaj się działy, że tak powiem, to one są w ogóle suche, z suchego drewna są zrobione, więc nie wiem, czy można więcej się rozesechnąć, może trochę. Ostatecznie zawsze można płytę tutaj ogniodporną jakby nabić w jakiś sposób, żeby to ciepło bezpośrednio nie waliło w ten, w schody, tak? Bo najbliższym punktem jest tutaj ta rura ciepła do tej krawędzi schodów. Wszystko wyjdzie w praniu, nie ma co się denerwować. My wiemy, wszyscy świadomi jesteśmy, wiemy, że jakie są zagrożenia, plusy, minusy i tak dalej. Wentylacja, jak widać, tam ma przeszczał nawet. Tu jest fajny mikroklimat, już jak farbą prawie nie czuć, to naprawdę takie powietrze jest, wiecie, w domach drewnianych, to właśnie o to chodziło, że jest zupełnie inna energia w takim domu. Dobra, pogadałem sobie. Dzisiaj plan na niedzielę. Kibel ma działać. Płyty tutaj do góry. Bateria ma być założona doraźnie, żeby można było już się myć normalnie. No i płyty wszystkie inne. To jest zadanie na dzisiaj. Na pewno muszę to zrobić. Oprócz tego blat wczoraj przywieźliśmy późno z Ikei. Będziemy go cieli, jeżeli pogoda pozwoli, bo na razie pada. Po południu ma się rozpogodzić. I będziemy tu montowali te zlewy, widzicie, odpływy. Cyk, o, wężyki dobrze, że są. Więc być może pod koniec dnia będzie też kuchnia w miarę pełni funkcjonalna. Jutro syn jest u mnie 3 dni, więc nie będę miał czasu na takie prace większe, bo jednak chłopak 7-letni wymaga jakby takiego zajmowania się nim. No i drobne prace jakieś wykonam, ale już nie będzie takiego impetu prac, a w środę już tutaj w nocy śpimy, z środy na czwartek. Godzina, nie wiem, 9 rano, Ewa w kuchni letniej, w garażu, robi sobie jedzenie, śniadanie, bo ja dopiero jem koło południa. No i tyle, zabieram się za robotę, tak? Czyli podejście do kibelka robię. Przykleić go już chyba tak, bo fugi są. Listwy przypodłogowe, miejsca jest dużo, jak widzicie. O, wygodny ten kibelek, wcale nie był drogi. 350 zł w zaokrągleniu. Z deską wolno opadającą. Bardzo wolno opadającą, jak widzicie. Nawet mamy szczotkę już taką. Taki banan kupiliśmy wczoraj w Ikei za parę złotych. Ikea w niektórych produktach jest tania, a niektórych droga, no to trzeba. Dobra, gadam, trzeba się wziąć do roboty. Dorzuciłem troszkę papierowych sylwetek, żeby się rozhajtowało. Ładny ciąg kominowy. O kominku jest szyber, jak najbardziej, proszę. Tu jest szyberek, cyk. Przepływ spalin jest przyblokowany, bo to jest taka klapka w 1/3. Przepływ jest wtedy taka 1/4 nawet. A tu jest full przepływ, nie? Do komina. Na razie niech idzie full przepływ, bo po prostu chcę wygrzać komin, tak? Niech tam maksymalnie się wygrzeje. Także szyber jest, bo ktoś tam zwracał na to uwagę, że nie ma. Jest, nawet jest tu wyczystka taka tu na tym kolanie. Ale też mamy też wyczystkę również tu, czyli ta wyczystka do tego kawałka rury, a tu wyczystka jest do komina w ogóle, nie? No. Oczywiście komin do obrobienia, wiemy, płyta ognio ochronna, czy jak się to zwie. Także proszę słuchać, co mówię, bo później piszecie komentarze, a ja o tym już mówiłem, w jakiś sposób wspominałem. Dobra, niech się pali, idę do Ewy zobaczyć, bo ona tam to śniadanko tworzy. Zimno, wilgotno, 15 stopni jest moje jezioro. Rurą przypływa, a jednak przypływa co nieco. Dobra, no już tak to trochę uregulowane, że mi tu nie leje pod budynek, nie? Tu, tyle. Oddala się tam, no i dobrze. Później zajmiemy się tym. Chcemy zobaczyć to Ewy. Wow. Co tam mała robisz?
Omleciczka. Omleciczka. O, moje ładnie. Ale pachnie normalnie jak w piekarni jakiejś. Dobra. Otwieram tutaj. O, panie. Ten worek z Aldika, reklamówkę, co zakładałem, jak kopałem maj. I on wylądował w domu, widzisz już. No, nad posadzką. Muszę wziąć ten, kurczę, odkurzacz tutaj. Uwaga, będzie hałas. Tak eksperymentalnie puścimy wodę do spłuczki. Zobaczymy, jak to zadziała wszystko. Nie? Mam skręcone, ale zaraz się okaże, czy coś będzie dolegało. To? Szczelność. Troszeczkę jest przekoszona, to widzicie, ale to wchodzi wystarczająco dużo. Tutaj coś trzeba uładnić później. No to przykleję to na silikon na razie. Odrysowałem tutaj na silikon na razie, wiecie. Na razie, żeby nie było. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Wężyk tak troszeczkę łuków za dużo, ale okej, okay, w miarę. No tu będą listy jeszcze robione, wiecie, nie chcę tak na stałe całkiem. No i dzisiaj jeszcze to, ale to później, najpierw skończę kibelek. Silikonek kładziemy, żeby przykleić kibele. Biały akurat mam, więc będzie biały. Zapomniałem wyłączyć. Apteczka? Gdzie? A gdzie to będzie? Gdzieś tu blisko, na dole. No. Dobra.
silikonek położony. Tutaj tylko tak trochę brzydko, wiecie, klej wystaje, ale się zamaskuje czymś. Są takie rozety plastikowe, nie ma, ale coś tu się wymyśli. Słyszycie, jak deszcz pada? Dobra, kibelek zrobiony, tu widać. Silikonek schnie, można używać, szczelny jest. Jest gitara. Ja sobie serek wiejski, czarodziejski. Ewa poszła robić do kuchni letniej mięcho na obiadek. Tak zwany obiadek, porę posiłku, może posiłek, bo my tam nie ja przynajmniej nie nazywam pór jedzenia śniadanie, obiad, kolację, tylko jestem głodny, jem. Akurat wyszło to, że koło południa zazwyczaj jestem głodny. Dobra. Belek się udał, że tak powiem. Szczelny. Co mi się nie podoba, to za dużo tu wyrżnąłem jakby. I ciut pod kątem jest, widzicie? Ten odpływ. Ale tu ładnie siedzi. Szczelny jest. Cały ten kruciec od miski naszedł, wszedł porządnie tam. I co? No to widać, ale to się trzeba będzie zamaskować. Wygląda tutaj wygryzione więcej, no widzicie. Nic. Tam się będzie coś stawiać i tak dalej. Jeszcze ta ściana raz do pomalowania, bo to już jest suche, szczerze mówiąc. Teraz będziemy palić. Tu zawory, wiem. Teraz będziemy palić w kominku codziennie. Codziennie, no upały mają wrócić za chwilę. Na razie jest, pokażę wam stopni. Stopni jest, ile tu? 23,6. Z 3 metry od kominka. Tam niebo jest, okno uchylone. Ale w kuchni na przykład jest taki zwykły termometr, jeszcze z domku na trudne czasy. No i stabilnie jest 22 na parpecie. Wilgotność widać też dobra, lodówka chodzi. Normalnie to jest taki komfort, że szkoda gadać. Jeszcze gratów trochę. Widzicie to? Czujecie ten klimat? Zimą, jesienią, prawdziwą. Się wierzyć nie chcę, bo to się wszystko wydarzyło w 3 miesiące. Jeszcze mamy lipiec. 18 kwietnia kupiliśmy działkę. Czyli szczery las tu był, samosiejki. I zobaczcie, 3 miesiące później w pełnoprawnym domku siedzę na kanapie z OLX-a. Wyprana, czysta, fajna. Tania. Cieplutko, deszcz pada, na głowę nie kapie, kibelek już jest, woda jest, prąd jest, a myśleliśmy, że będziemy długo bez prądu, nie wiem, na agregacie i tak dalej, stąd też zasilanie jest awaryjne w razie W, przydać się może. To jest niesamowite, jeżeli człowiek sobie coś za cel wyznaczy i dochodzi do tego. Wielokrotnie zresztą tak było, nie? No dobra. Działam, bo takiego lenia mam dzisiaj trochę, wiecie? Ale jestem wypompowany trochę tą robotą wieczną. Dobra, płyta najpierw musi pójść tu. Muszę wyciąć na krzywki. I wtedy wyżej. Tyk, tyk, tyk. Działam. I przyjechał znowu, widzicie? Wezmę wodę, zakręciłem wodę główną. Sobie tu tam leci. Koleczki, kartonik w wannie. No. Ściereczkę tu, żeby nie pociekło nam czasem pod płytę. Plastikowej, wiecie. O, poszło. To jest zimna, prawa jest zimna, nie? Zimna.
Wszystko co proste, najlepsze. Kibel bez zabudowy, proste. Żadnych zabudów tam, cudownych, pięknych. Popsuje się, odkręca, odklejam go i tyle. A tak będzie działał. I tak będzie działał i tak. Nie przewróci się, stabilny. O, Ewa idzie. Tak, tak? Tu jest cichutko. A ja tu siedzę w wannie. I się kąpię. Kąpiesz się? Włosy tu przyczeszę, o. Aha. Chcę cię nagrać normalnie w tej wannie. Bo się nagrywa. A, się nagrywa. A, przecież to to jest. No dobrze. Serio? Zapomniałam, że tu jesteś normalnie już. O. Ale dobrze, ten, fajnie się ogląda odcinek ten, już 2000 ma wyświetleń. Właśnie biorę słuchawki, chcę coś tam posłuchać, pooglądać, bo no. Wali takim po uszach już ten deszcz normalnie. No. No. Tak, tak. Kurczę, fajnie tu będzie. Będzie mała, to w ogóle mega, nie? I tak mi się podoba tu, już bym stąd nie wychodził w ogóle. Cieplutko, ja już no. Nie? Przytulnie, no. Ciepło, kurde, no bajka, panie. Właśnie w takie dni widzisz. Możesz sobie napalić w kominku? Nie, no bo... No jest... bo jak jest zimno, nie chodzisz, tak jak samo jak się czeka na to, zanim włączą. Tak, tak. A tu decydujesz. Jest lipiec, jednak. Mokro, wilgotno. Podpalasz, jest cieplutko, nie? Sucho, ciepło, przyjemnie. Mega. Kurde, ja już jestem uchachana. No. Z tego tutaj. No. Już tu, już nawet, to już tu, już tu kibel już jest do użytku. Wyschnie bardziej. To jest szpara już do domu, do pokoju, nie? Gdzie szpara? Znaczy deska i szpara do pokoju. Tak, tak, znaczy deska podłogowa. Jestem tylko ciekawa, jak to, czy nie będzie nam ta wilgoć szła do pokoju z kąpieli takich, nie? No my nie tak nie szalejemy. No właśnie mówiłem to, no. Widzą, że my przecież nie lejemy, tu pary, nie ma sauny. Nie, no przecież krótki prysznic. Już nie będzie mojej Martyny. No. To nie ma dzieci. Dostała szału. Nastolatek. Ja dostawałam szału, dwie no. Godziny wchodzę i... No nie, ja no wiem, to wszystko robiła. Się skrapla. Ja nie wiem, co robiła. No tu... Pamiętasz, wyprowadziła się, jaki sufit był? Tak, od razu, raz tylko wyczyściła no, się. No raz wyczyściłam, już i koniec. Nie mieliśmy. No bo my chwilę się myjemy, no ile tam leje, to już... No. Ja to w ogóle dwie chwilę. Godziny po prostu. No a to jak jeżeli drewno troszeczkę wilgoci, sufit przyjmie, troszkę, no to odparuje za chwilę, nie? Wysuszy. I tyle. Przecież to nie będzie nie wiadomo czego. Dobra, idę dalej tam smażyć piec. Smażenie na rób, no. Ale kuchnia letnia dobra jest, nie? Dobra, bo kurczę. Bo tutaj pomyśl, tutaj, tak, ja nie widzę można tego. Można odgrzać coś, zrobić no. Omlecika, żeby... Odgrzać omlecik pachnący, no. Tam padlinę smażyć. Ale takich smażenia, gotowania rosołów, tych to nie. Rzeczy, to nie. To tam. Naszykować słoiczki. Tak. Naprawdę. No, no, ja tak będę robiła. Tak. Kupię jakąś ilość mięcha. No. Poświęcę sobie sobotę. Przecież mogę robić nic innego, bo to się tam robi. Pewnie. Do słoiczku. No. Mega. Dobra, bo mi coś wolna robota dzisiaj idzie. Taki dzisiaj jest leniwy dzień, przez ten pogodę. Tak, tak, no, dokładnie. Dobrze, szczocik potrzebny. O panie, i znowu wejście. Dobra, widzicie, tak to jest z Ewą tutaj, tak zadamy. Raduchę mamy. O, przyduszki mamy. Nie, to będzie te krzywki są czego? Dosyć one się wkręcą, co prawda. O, no, te kołeczki do mocowania kibla oraz... Dobra, ile tych zapach mamy jeszcze? No, to. No to, miseczki. Taśma teflonowa B. Nie wiem do czego. Nie używam. Tu krótkie takie wężyki. Gebo, kształtki gebo. Kupiona 100 lat temu. Uszczelnienie rury. Takie wiecie, na zewnątrz. A to takie bardziej z pracy. Peksy. Stare zawory. Po co je wolić, to nie wiem, dobra. Przedłużki szukam, panie. Przedłużeczki. O, mówka mu się, że... Teczek górny. Rozwiertek. I co ja? Gdzie ja mam to? No baterie.
przedłużka, ale taka brzydka. Ile ona ma? Miarka tu gdzieś była, tu. 3 centymetry. Nie, to 2, tak naprawdę. 2. 2 wystaje. Gdzieś ta nowa była, nie? 2 centymetrowa i ta nowa gdzie? A to długa, to jest za długa. To ma 3 z kolei. Dwie równe by się przydało. Co to jest? To jest płucana? Ej, no. 3/4. Zgłupia. Ej, płucana. Dobra, centymetrowa. 2 są. Widzicie? Takie przedłużeczki damy po centymetrze, nie? A, to możemy pobawić się tu na zewnątrz, nie siedzieć w wannie. Nie wiem, czy widzicie? Krzyweczki, podwijamy krzyweczki, nakręcamy przedłużeczki i później całość tu. Wrzeszczot. Przyniosłem go przecież. Gdzie on jest? Tu. Podrapiemy gwint. Wiecie, po co się drapie? Okno trzeba otworzyć. Drapie się po to, żeby pakuły nie schodziły. Kurde, te rękawiczki zrobiły całą budowę tu. Dobra, firmy takiej. Kopanie, wszystko. Wszystkie prace, stolarsko-pisarskie, nie są zbyt precyzyjne, no ale już nie jest, jak kupiłem, to używałem, nie? Dobra, krzywki są, ta jest z gwintem zjechanym, a ta, w sensie zjechanym takim, żeby się nie spakuły, nie zsuwały, niektóre są fabryczne rzeczy porobione, nie? Tak jak na przykład ta, widzicie? Ona ma takie już tutaj wyszczerbione niby takie zjechane gwinty. Dobra, a te się mogą przydać. Kiedyś. Jedziemy z koksem, podwijamy najpierw, chodź tu, Włosiu, angielski. Tak wkręcamy, ja zawsze muszę, wiecie, taki ruch wykonać, w którą stronę się wkręca. Wtedy ślina hydraulika jest zawsze dobra. Teraz tą zaraz pociągnę. Tak na razie, żeby się trzymało, nie? Będzie? Będzie. Gdzie jest pasta? Tu. Pasta naprawdę jest spoko. No już jest mało jej. Papierek wytrzymy i w przedłużeczkę wkręcimy, widzicie? Lekko się wkręcę, szczelność na pewno będzie. Żabki, panie, dwie najlepiej, nie? To poczekajcie chwilę. Taką znalazłem, to taką będę używał, nie? Mat i pad. Ktoś mówił, że lubi oglądać. Bo normalnie jak mat i pad. Taka bajka, nie? A tak a propos, to klucz taki by się przydał. Pewnie znowu gdzieś wyniosło. Dobra, jedziemy z koksem. Tak w drugą stronę wtedy, nie? Mat i pad weź. Zablokuj to. Aha. A teraz będzie gicio. Skontrolujemy. Można kluczem by było.
czasami przedłużki były takiej jakości kiepskiej, że się rozchodziły, pękały przy wkręcaniu. Jak było paku za grubo, nie? Tu pod bateryjkę się ustawi, nie? O, Ewa przyszła chyba. Cześć, mama. Jest już w sumie za moment, już jest wszystko zrobione, czy jak to tam? To, no już, ja to wkręcę. Mam tu przynieść to pod tym deszczu, czy tu chyba. To nałożyć i przynieść? Tak, no w taką srebrną miskę mam nałóż. Srebrną miskę, wszystko razem, tak? Tak, znaczy, no, po prostu. No, najlepiej. Tam są te ze stali nierdzewnej, nie? No. No. To ty chcesz jeść srebrnej misce. No. Taki psiej. Psiej, ona jest dobra, bo aseptyczna, wiesz, okay. Nie ma bakterii. To... Wywalił mi się parasol i lało się wszystko do środka. Do parasola? Do parasola, no już postawiłam na tarasie. Ups. Dobrze. Pan hydraulik w niedzielę. Czyli tu pęknięta jest ta krzywka chyba. Czy to taka skaza? No, a ja nie wiem. Mam nadzieję, że... Co to? To mój pen, moja muzyka. A. Zobaczcie. Mięsko, fasolka, swojska. Wszystko jest oprócz mięsa nasze. No, świnie jeszcze nie hodujemy. Dużo świn wokoło jest, więc spoko. Smacznego. Szukasz, dobra. Posmaruję pastą i przytknę płytę, nie? I powinno być jako tako. Pasta do zębów, pasta. Pasta jest brudna. Powinno ślad nam zostawić, nie? Jakiś. Płycie, bo będę wycinał tam, gdzie te otwory są krzywkowe. A. Pewnie i tak coś nie pójdzie tak, jak trzeba. Dobra, brudzę po to, żeby ślad został jakiś. Upadam. Czy koncepcja była dobra? Dobra, gadu, gadu. Płyty takie brudne w sklepie były, wiecie. Płyta karton gips. Zielono. O. A jak to ona pójdzie? No to pójdzie, no. Prawie, że to pójdzie. Cyk. O, jak ładnie, widzicie? Kółeczka, no. Kółeczka, kółeczka. Tu. No. Teraz. Będziemy cieli. Będziemy cieli na diabla. Najlepiej, nie? Tak, to nie były jakieś drogie. Wiecie? A jaka to rozmiar? No może to za wielkie, co? Chociaż jeszcze płytki przyjdą, dobra. No ja tu boję się. Weź, weź to. A teraz. Jo. Co za moc. O, dobra. Lecimy z koksem. Thank you.
to drugą lecimy. Do wiadra wpadł. Dobra. Odkurzacz, proszę Państwa. Co narobiliśmy? No już wiem, coś, że źle. Albo się zmieścimy w błędzie, albo nie. Bo tu dosunąć centymetr muszę do ściany. I co? Na styko. Hej, gwiazdy Jacek. Sieroto Boża. Sierotko Boża. Jak to tam idzie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, będzie dobra. Poziomiczka by się przydała. No dobra, troszeczkę minimalnie. Widzicie, nie przewidziałem, że tam centymetr w to. Dobra. Poziomy sprawdzone przed chwilką. Jedziemy z koksem. Biorę, jak to. Pinkę. Z prawdziwym ciąg kominowy. I sobie idzie dym w wentylację. Stan taki jest teraz. To wygląda na teraz, czyli 16 koło. Przerwa na herbatkę. Później baterię podłączę, sprawdzę szczelność i sprzątanie i może blat jeszcze się uda dzisiaj. Lutszy materiał. Coś ona taka, ta bateria sfatygowana. Też.
posilić. Przyjdzie i tak jakaś okładzina. Nie wiem, czy tutaj skąd to mokre, ale chyba pociekła mi woda tu z baterii, bo tak to nie kapie nic. Znikąd. Dobra, montuję baterię tak tymczasowo, nie? Dobra, kolejny etap za nami. Bateria podłączona. Nawet woda leci w niej. Jest jak jest, nie narzekać. Lepiej nie będzie na razie. Poukładać uszczeleczki, muszę wszystkie pochować, wszystko. Także jeszcze trochę roboty tutaj organizacyjnej. No i jeszcze co dzisiaj fotel wniesiemy w końcu. Gdzieś tutaj postawimy i lampkę z samochodu, bo czeka. Już deszcz przestał padać, ale chyba zaraz zacznie następny padać. W domu ciepło, bo kominek jeszcze ciepły, bo już nie palimy, ale cieplutko. A żeby wam udowodnić, to jest 22,6 stopnia. No i to by było na tyle w niedzielę. Jedziemy jeszcze do Mordowu na dwie noce. Z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę. To trzy noce jeszcze. No dobra. To na razie, hej.